Księga Wyjścia, rozdział 13. Mojżesz powiedział do ludu: pamiętajcie o dniu tym, gdyście wyszli z Egiptu, z domu niewoli, bo potężną ręką wywiódł was Pan stamtąd. W tym to dniu nie wolno jeść nic kwaszonego. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób możemy przestrzegać Boże przykazania w duchu i w prawdzie, bo Jezus nie zniósł prawa mojżeszowego, ale je wyniósł na poziom duchowy. 19. przykazanie Tory ma na celu podtrzymywanie pamięci ludu Bożego o dziele odkupienia. W tym celu Bóg ustanowił szereg czynności liturgicznych, które skutecznie podtrzymują pamięć przez wszystkie pokolenia, bo wiarę przekazuje się przede wszystkim w rodzinie. W tym przypadku mamy zakaz jedzenia chleba podczas Paschy. Nie jest to trudne, Bóg nas o to prosi. Dlaczego mielibyśmy tego nie robić w duchu posłuszeństwa? Bóg bardziej ceni posłuszeństwo od ofiary, jak powiedział prorok Samuel. Czyż milsze są Panu całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? Właśnie, lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość od tłuszczu baranów, bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Zapraszam do dyskusji w komentarzach do filmu na YouTubie.